Wiktoria Ostrzeszów w sobotnie popołudnie 28 września przegrała przed własną publicznością z Rawią Rawicz 0-3. Sytuacja w klubie wciąż nie wygląda dobrze, a na dodatek z dalszej gry zrezygnował Maksymilian Szydełko. Maksymilian już po meczu mówił, że raczej zrezygnuje. Przyszedł we wtorek na trening, powiedział, że już ma dosyć tutaj przede wszystkim kibiców na trybunach, którzy mu ubliżają i mówią no, niecenzuralne słowa. Nawet słyszałem, że mu się nawet tam odgrażali. Także no, szkoda, że nawet kibice, którzy tutaj przychodzą, nie pomagają, bo nie wiem, czy widzieli w meczu, gdzie remisujemy 4-4, mamy jednego zawodnika na zmianę i tak naprawdę wyzywamy swoich ludzi. To nie pomaga, no, jeżeli są w takim roczniku, że umieją tak krzyczeć, to też zapraszam na trening, nie ma problemu, bo jest nas tak mało, że weźmiemy każdego, zrobimy kartę zawodnika i mogą się postarać i przyjść. No, tracimy kolejną osobę, no, są już sami już prawie juniorzy, także patrzymy dociągnąć ten sezon, ale przede wszystkim ta 14, czy tam 12, czy 11 ludzi przychodzi na treningi i chcą jeszcze coś osiągnąć, także trenujemy do samego końca, dopóki nas jest 11 i to ze statku nie schodzimy i będziemy grali. W meczu 8 kolejki 5 ligi Rawia objęła prowadzenie już w 3 minucie po samobójczym trafieniu i przez dalszą część spotkania była stroną przeważającą. Zdecydowanie pomogła jej w tym czerwona kartka, którą na 2 minuty przed końcem pierwszej odsłony na skutek 2 żółtych ujrzał Peter Susfam. W drugiej części sobotniego pojedynku Rawi udało się jeszcze 2 razy pokonać Mikołaja Glinkowskiego. W 57 minucie na 0-2 trafił Nikodem Kędzia. A wynik spotkania na 0-3 w 84 minucie ustalił Patryk Wawrzyniak. No, wygraliśmy 3-0, więc nie ma co tutaj narzekać na wynik. Graliśmy na wyjeździe z zespołem, który bardzo mocno pracował jeszcze do momentu, kiedy nie stracił zawodnika i to nam na pewno pomogło. Troszeczkę mamy jakby pretensje do zespołu za styl po prostu, bo mogliśmy ten mecz zamknąć już w pierwszej połowie. Natomiast no, zwycięzców się nie rozlicza. Myślę, że mamy kolejne mecze, trzeba myśleć już o przyszłości. Tak jak tydzień temu dobrze mecz się ułożył, tak w tym meczu niestety nie mieliśmy szczęścia, bo niestety Rawicz, który bardzo mało strzela bramek i to wiedzieliśmy, tak naprawdę my strzelamy pierwsi bramkę samobójczą, czyli nasz zawodnik strzela 1-0, Rawicz prowadzi, no i później w pierwszej połowie Peter dostaje czerwoną kartkę, no niestety cały mecz gramy w dziesiątkę. No, tymi młodymi chłopakami to jest ciężko, żeby coś działać. Uważam, że mecz no, dla nas był tutaj u nas no, przynajmniej jakieś punkty, żebyśmy mogli zdobyć, ale niestety bardzo, bardzo no, niedobrze się poukładał od samego początku bramka i później czerwona kartka. W najbliższą sobotę Wiktorię czeka bardzo ważny mecz na wyjeździe. Podopieczni Piotra Konstanciaka zagrają z LZS Cielcza. Drużyna ta nie zdobyła w tym sezonie jeszcze żadnego punktu. Jako trener to się bardziej tutaj skupiam na tym, żeby pomóc kilku tym młodym chłopcom, którzy naprawdę przychodzą i chcą coś osiągnąć i zdziałać. I na przykład Szubi, który gra na prawej obronie z meczu na mecz coraz lepiej. Olivier czy chłopcy młodsi, którzy nabywają tego doświadczenia i niestety skazali ich na to, że za młodego teraz musieli wejść w tą seniorską, mocną piłkę, gdzie dzisiaj Rawicz naprawdę grał bardzo mocno no, i w górze, i w dole. I to było widać, gdzie dzieci chłopcy nie nadążają, jeszcze nie mają tego doświadczenia, nie wiedzą jak się ustawić, ale myślę, że z meczu na mecz jest coraz lepiej i ta garstka ludzi coś na pewno w życiu osiągnie. Wiktoria po 8 rozegranych kolejkach ma na swoim koncie tylko 1 punkt, co daje jej przedostatnie miejsce w tabeli.